Pierwszy mecz eliminacji do argentyńskich finałów Polacy grali w Portugalii. Na Estadio da Santos w Porto Jacek Gmoch wyprowadził swoją drużynę zaledwie w półtora miesiąca po objęciu funkcji selekcjonera. Pierwsza bramka padła dopiero w czwartej minucie po przerwie. Śmiały rajd Grzegorza Laty prawą stroną i portugalski bramkarz Bento był bezradny. 1-0 dla Polski, która grała bardzo dobrze, mimo iż trener z olimpijskiego składu pozostawił tylko piątkę graczy. Byli to obok Laty Żmuda, Dejna, Kasperczak i Szarmach. W bramce zmęczonego igrzyskami Tomaszewskiego zastąpił Zygmunt Kukla i zachował w tym meczu czyste konto. W 77 minucie po kolejnym ataku Polaków daleki strzał Dejny trafił w słupek, a bezbłędny tego dnia Lato wykorzystał sytuację i ustalił wynik meczu na 2-0. Bardzo cenne wyjazdowe zwycięstwo nad faworytem grupy, z której do finałów awansowała tylko jedna drużyna. Po zwycięskim wyjeździe do Portugalii Polacy grali na stadionie dziesięciolecia w Warszawie z najsłabszym zespołem grupy, Cyprem. Historię bramek tego spotkania rozpoczął Kazimierz Dejna w 24 minucie, pewnie wykonując rzut karny. Tylko minutę trzeba było czekać na drugiego gola. Ładna kombinacja na polu karnym przeciwników i po podaniu Dejny bramkę zdobył Szarmach. Warto tu przypomnieć, że na to spotkanie Jacek Gmoch powołał również Włodzimierza Lubańskiego, który w reprezentacji nie grał od pamiętnej kontuzji odniesionej w 73 roku w meczu eliminacyjnym Polska-Anglia w Chorzowie. Lubański Cypryjczykom gola nie strzelił, ale jego powrót miał zaowocować w następnych meczach. Przed przerwą drugą bramkę na swoim koncie zanotował Dejna. Było już 3-0. Po przerwie atakowali przede wszystkim młodzi. Mieliśmy wówczas dwóch takich początkujących asów, Bońka i Terleckiego. Boniek strzelił czwartą bramkę, a Terlecki ustalił po pięknym rajdzie na skrzydle wynik meczu na 5-0. Rok 1977. Mecz z Danią w Kopenhadze odbywał się 1 maja. Jacek Gmoch ówczesnym władzom obiecał prezent w dniu święta klasy robotniczej. On umiał się ustawiać. Wszyscy czekali na wielki pojedynek dwóch dziewiątek, Włodzimierza Lubańskiego i Alana Simonsena, jednego z najlepszych wówczas napastników Europy. Serię rozpoczął Lubański, zdobywając prowadzenie już w 7 minucie. Simonsen po bardzo zawiłej kombinacji na przedpolu polskiej bramki odpowiedział dopiero 5 minut po przerwie. Było 1-1 i losy meczu ważyły się jeszcze tylko przez 4 minuty. Pięknie wykonany rzut rożny przez Henryka Kasperczaka i główka Lubańskiego zadecydowały. Polska wygrała 2-1, a Włodzimierz Lubański nie tylko, że wygrał pojedynek z Simonsenem,
ale również na stałe zajął znów miejsce w reprezentacji. Jacek Gmoch miał w tym czasie również dobre wyczucie trenerskie, umiejętnie wykorzystując dla reprezentacji walory wszystkich zawodników. Thank you.